Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza, edycja ostateczna. Lecimy dalej. Walka, kampania, ucieczka z Wyspy Węża, misja trzecia. Nota zaspoilerowana już, Zęby Węża. Przeczytałem ostatnio. Odnieśliśmy zwycięstwo, ale jego cena była wysoka. Straciliśmy wielu ludzi i wiedzieliśmy, że świadomi naszej obecności poplecznicy Węża wyślą za nami spore siły. Nie mogliśmy zostać w wiosce, ani wyjść wrogowi naprzeciw, ale istniała jeszcze trzecia opcja. Mieszkańcy wyspy opowiedzieli nam o długim, ukrytym w górach wąwozie przecinającym wyspę. Gdyby udało nam się do niego dostać, moglibyśmy zgubić każdy pościg. Wejście do wąwozu było chronione przez fort zwany przez miejscowych Zębami Węża. Zaczynaliśmy wierzyć, że jeśli zdołamy go przejąć, da nam to szansę na odparcie ataku wroga. Okej. Dobra. Czas przed ostatnią bitwą. Dotrzyj do siedziby wyeliminowania wszystkich wrogów. Jasne. Dobra, dajcie mi prędkość ruchu. Zmniejszyć. Okej, co my tu mamy? Aha, czyli mamy tu wyeliminować wszystkich wrogów. Skład zapasów jest zapełniony, mój. Czekamy na rozkaz. Dobra, uczników mamy. Co my tu jeszcze mamy? Czekamy na rozkaz. Widzę, że będzie kolejna jakaś dużo. Widzę 2000 w ogóle. To znowu będzie jakaś pewnie potężna obrona. Dobra, włóczników wyślemy, żeby atakowali tych włóczników. Jesteśmy gotowi! Zbrojni do bramy. Czy tu nie będzie jakichś smolnych rowów? Powiedzcie mi, że nie będzie. Czego ci trzeba? Tobie też. Taran również do bramy. Idą jacyś pałkarze jeszcze. To, czemu wy nagle mi zaczęliście moich głównych wstrzymać? Dobra, chyba smolnych rok nie będzie, bo nawet fuksowników tu nie mają na wieżach. Atakujcie wszyscy. Dobra, uczników wolę sobie zostawić, żeby mieć później na obronę. Okej, super. Na wieżę wchodźcie. Dobra, do góry, pikinierami się później zajmiemy. Dobra, teraz tylko na tych kuszników jeszcze. Zbrojnik też sobie oszczędzimy może, przydadzą się. Dobra, łucznicy na wieżę, już zajmijcie wieżę. Tam widzę, że mam kamienie. Teraz zostało go utrzymać. Chyba nie, może gdzieś tu. Kupiliśmy sobie trochę czasu. Aha, ja tu nic. Ruszamy do wąwozu, panie? Czy ja nic nie mogę tu postawić? Czy co jest? Czekamy na rozkazy. Czy ja mogę tylko to? Wiele tu miejsca, panie. Czeka nas nie lada wyzwanie. A ja mogę tylko spichlerz dać, tak? I nawet bramy nie mogę odbudować? Serio? My są pałkarze. Szybki marsz. Czego ci trzeba? Co rozkaże? Nie ma przejścia? Okej, dobra, ja mogę. Aha, czy ja muszę się bronić z tego, co mam? Popularność spada. Uwaga! Potrzeba nam broni, sir. Po co mi 10 tego? Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Uwaga! Czekamy na rozkazy. Chodźcie na tą wieżę. Tu będzie tylko z jednej strony atak? A dobra, bo ja mam w sumie 2000. Czy ja mogę coś kupić? Mogę kupić, okej. Uwaga! Na rozkaz! Naprzód! Może w ten sposób. Coś damy radę zrobić. O, mogę to jeszcze, dobra. Balistę walniemy. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia węża. Ogromna. No żartujecie. Dobra, kamienie to ja bym troszkę zostawił. Ale ciekawa misja w sumie, że nie można tak. Z
sobie kupować dużo. Dobra, czy ja bym... Kurde, zbrojnych? Nie dam rady. Jakbym to sprzedał, może tyle mi nie będzie potrzeba. Wolę kuszników. Dałbym radę jeszcze ilu z 5. Może jeszcze bym dokupił łuczników. Potrzeba nam broni, ser. Na ramię broń. Latami do boju, ser. Dacie jeszcze radę gdzieś tu wejść? Ruszać się. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych. Ogromna armia jeszcze będzie zmierzać. Taran gotowy, mój panie. Dobra. Zobaczymy, ale mało miejsca to jest ogólnie. Mógłbym dać może tą wieżę gdzieś dalej, żeby od razu siekać tych, co będą wychodzić. Mój łuk, wojska węża atakują. Wyruszamy. Uwaga! Dobra, idźcie na wieżę jednak. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Taran gotowy, mój panie. Na rozkaz. Balista działa? W sumie inżynierów mogłem stamtąd, więc się musiałem kupować. Co zrobiłem? Dobrze, inżynierów bijcie. I tam jeszcze jakaś machina będzie. Dobrze, że mają zasięg mój już. Wybijajcie inżynierów, super. O nie, tam coś zrobią. Niszczę tą katapultę. Aha, to w ogóle jest tylko jeden atak. Okej, dobra. Ej, to myślałem, że będzie 3 albo 4. To nie, to chyba damy radę. Chociaż tych zbrojnych nie powiem, że dużo tam jest. Powinniśmy sobie poradzić, bo zbrojni dużo czekają i tam już mają niektórzy mało HP. Rycerze nic nie zrobią, kuszników mało, pałkarze... Dobra, damy radę. Jeden atak tylko trzeba wrócić. Ale fajna misja, ale bardzo mi się podoba ta misja. Nie można nic tworzyć, trzeba przejąć zamek, bo tam były na przykład w tej głównej kampanii takie misje, że właśnie się trzeba było przejąć na przykład jakąś tam siedzibę i się potem można było rozbudować, a to trzeba było przejąć siedzibę, no i prawie tylko tam troszkę można sobie było dokupić i bronić się z tego, co się ma. I to jest fajny pomysł. Dobra, jak zbrojnie się pozbędziemy, to już będzie easy. Ty kurz, ty robisz, ty strzelaj. Dobra, coś chce siedzibę. Ile oni mają życia? Dobra, są bardzo obici. Nie mogę tempo przyspieszać. Zapomniałem o tym. Okej, dobra, już po zbrojnych. Idą jeszcze pikinierzy, tam kusznicy ze łucznicy zostali. Nic nie zrobią. Jakbym wziął sobie taki oddział, przyszedł na tą stronę. Tu mogłem w ogóle, zobaczcie, w tej misji myślę, że dobrym pomysłem byłoby to, żeby właśnie gdzieś tutaj się ustawić. I może stąd próbować też gdzieś atakować od razu. No, wystrzelajcie ich. Dobra, tamtych nie sięgnę, czyli też tamtych też muszę zniszczyć. Pewnie tak. Ruszamy na tych w gotowości. Teraz się rzuciliście. Nie Bruk przerwał nasze mury, tylko ja przerwałem. Ej, dobra, super była ta misja. Fajna, podoba mi się. Chyba na razie przebiła wszystkie do tej pory, co były. Ta jest moja ulubiona. Wiadomość od węża. Po co tu przybywasz? Psujesz mi plany, idź sobie stąd. No przypadkiem jestem Sztorm, rozbił mi się statek, nie chciałem tu być. To by było na tyle. Misja zrobiona, mam nadzieję, że misja wam się podobała. Też dajcie mi znać, jestem ciekaw, co wy o tej misji sądzicie. Czy podoba wam się bardziej ten taki motyw, że trzeba się tylko po prostu obronić? Czy można się jednak rozbudowywać? Co wolicie bardziej? Dajcie mi znać. Więc to było na tyle.
trzymajcie się i do jutra, do następnego odcinka. Na razie.